Panie, jesteśmy w połowie tego drugiego etapu naszego pielgrzymowania i na dzisiejszy dzień, na godzinę czytań w wieżu kapłańskim czytamy kazanie świętego Augustyna, biskupa, który mówi: słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa przypominają nam, iż jeden jest cel, do którego zmierzamy wśród rozmaitych spraw tego świata. Zmierzamy jako wędrowcy, a nie mieszkańcy. Jako ci, którzy są w drodze, a nie u kresu. Ci, którzy pragną, ale jeszcze nie posiadają. Podążają jednak pilnie i wytrwale, abyśmy doszli kiedyś do celu. Myśmy tę wędrówkę do tego celu, do nieba, rozpoczęli w momencie naszego Chrztu Świętego. I dla niektórych to było dawno, a dla niektórych było chwileczkę, niedawno, kilka lat temu. Ale my jako ludzie mamy to do siebie, że często zapominamy o tym, o tych naszych korzeniach, z których żeśmy wyszli. I zapomnieć o korzeniach to jakby być drzewem i nie mieć korzeni. Drzewo bez korzeni, my wiemy, że nie rośnie. I chrześcijanin bez korzenia, bez tego, aby bez tej pamięci, że jest królestwem kapłańskim, że ma misję prorocką, kapłańską, że ma misję królewską, też umiera. Nie da rady, nie można żyć bez tego. Pan Bóg nas powołuje, abyśmy byli Jego wojownikami, Jego narzędziami. Dzisiejszy dzień jest takim dzień misyjnym, nie misyjnym na pielgrzymce, ale my wiemy, że tu nie chodzi o to, żeby mówić o misjach, bo Polska potrzebuje chyba na nowo misji. Nie chodzi o to, żebyśmy mówili o misjach tam gdzieś w Boliwii, bo Boliwia nie może porównywać się z misją i z Polską. Bo kiedy w Polsce było i mieliśmy już wielu świętych na kontynencie amerykańskim, dopiero w 1494 roku został ochrzczony pierwszy człowiek. Myśmy już mieli chrześcijaństwo 528 lat. I zobaczcie, myśmy mieli to chrześcijaństwo, myśmy otrzymali, można powiedzieć, że my żeśmy wyssali to chrześcijaństwo w ciągu tylu lat z mlekiem naszych matek. I od nas zależy, co my z tym chrześcijaństwem zrobimy. Od nas dzisiaj zależy, bo myślę, dzisiaj bardziej niż kiedyś nasza Polska potrzebuje misjonarzy. I potrzebuje misjonarzy w postaci nas wszystkich tutaj, którzy jesteśmy. Tu nie chodzi o to, że tam gdzieś pojechał na misję ktoś, może nawet tam gdzieś na misjach w Boliwii niekiedy jest łatwiej, bo białe jest na razie tam białe i czarne jest czarne. Tam na razie zło jest złem, a dobro jest dobre. A tutaj często próbuje się wcisnąć wam i nie tylko wam, ale wszystkim ludziom i ubrać zło, jakieś złote i udekorowane dziurze. I tak łatwo stracić ten węch chrześcijanina i pomyśleć, że może tak naprawdę to białe jest szare. Może tak naprawdę to chrześcijaństwo i ja nie muszę być takim chrześcijaninem na 100%. Może mogę być chrześcijaninem tylko w niedzielę, a w poniedziałek to mogę sobie poszaleć. I właściwie ta rzeczywistość, w której żyjemy, nam próbuje to wcisnąć. Nam chrześcijanom, nam ludziom ochrzczonym, nam dzieciom Chrystusa, nam ludziom, którzy mamy godność i powołanie, powołanie do nieba. My jesteśmy powołani do nieba. A często o tym powołaniu do nieba zapominamy. My jesteśmy tymi świętymi, którzy mają przygotować drogę dla przyszłych pokoleń. I od dziesięcioleci śpiewamy, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. Możemy powiedzieć, że procent nas starszych jest malutki. To od dzisiaj zależy od polskiej młodzieży, to dotyczy dzisiaj was, którzy tu jesteście w tym kościele. Więc nie ma co się oglądać w prawo i w lewo i myśleć, może to mój sąsiad. Nie, nie. To jesteś ty. To od ciebie dzisiaj zależy. Czy jutro w Polsce my będziemy mówili Ojcze Nasz, albo będziemy mieli tylko gwiazdeczki Unii Europejskiej i życie poklastane. To dzisiaj od ciebie zależy, od twojej wiary i od mojej wiary, od twojego pójścia na całość, czy to życie w przyszłości tutaj będzie życiem chrześcijan. A może
te piękne kościoły, jak już zaproponowano we Francji, staną się miejscami, gdzie modlą się muzułmanie. To się zaczyna teraz, to się zaczyna dzisiaj. My, ja i Ty mamy być misjonarzami. Misjonarzami, bo my, ja i Ty, żeśmy otrzymali misję. Tę misję otrzymaliśmy w momencie naszego chrztu. I ta misja to jest coś naprawdę na serio. To nie jest jakieś takie klapu, ciapu, nie wiadomo co. Ta misja to jest sprawa poważna i z tej misji ja i Ty kiedyś zdamy sprawę przed Panem Bogiem. I tam nie będzie można powiedzieć, byłem letni, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie w Apokalipsie, bądźcie zimni albo gorący, a jeśli będziecie letni, będę Was wypluwał. Ja myślę, nikt z nas nie chciałby być wypluwany. A jeżeli nie chcemy być wypluwani, my mamy być Jego narzędziami, mamy być Jego wojownikami, mamy być ludźmi, którzy na serio traktują naszą wiarę. I to traktowanie na serio może jest najtrudniejsze. Bo to traktowanie na serio wymaga ode mnie i od Ciebie samozaparcia. A my tak lubimy być light. My tak lubimy być mniej więcej. Po co się narażać? Po co się wychylać? Po co tam tracić nerwy, kłócąc się z jakimś idiotą, który krytykuje Boga i Kościół? A to jest właśnie odwrotnie. Tu nie chodzi o kłócenie, tu chodzi o danie świadectwa. I tu nie zawsze to danie świadectwa polega na tym, że Ty będziesz lewo i prawo mówił, albo ja, że jesteśmy chrześcijanami. Ale tu chodzi o nasze życie, o to, żebyśmy właśnie szli, jako te dzieci Chrystusa, tą drogą Chrystusa. I może warto dzisiaj, kiedy to życie jest takie trudne, kiedy czytamy teraz na pielgrzymce między innymi życiorysy tych wielkich świętych, dzisiaj czytamy tego świętego Jose, błogosławionego Jose, młodego chłopaka, który zmarł mając 15 lat. Zmarł, dał świadectwo. Oni może Meksykanie mają takich kilku Jose, a my mamy tysiące Jose. My mamy tysiące Jose, bo my mamy tysiące takich ludzi, którzy oddawali przed nami życie za ojczyznę. Dzięki tym Jose, tym Józefom, to my dzisiaj możemy w Polsce wyznawać wiarę. I myślę dzisiaj, dzięki tym, którzy poprzedzili nas na tej drodze do wieczności, my dzisiaj możemy śpiewać, w wielu miejscach śpiewamy Boże, toż Polskę, bo zdajemy sobie sprawę, że bez tego Boga, to byśmy już byli nie wiadomo kim. Więc warto może właśnie poczuć się tym misjonarzem, poczuć się tym człowiekiem odpowiedzialnym za ojczyznę, poczuć się tym człowiekiem odpowiedzialnym za Kościół. Dzisiaj nabrać wiary w skrzydła. Nie bać się. Nie bójmy się, bo Pan Jezus powiedział, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Ja myślę, każdy z nas tutaj obecnych chciałby kiedyś usłyszeć, w momencie, kiedy przyjdzie, jak to mówi święty Franciszek, siostra śmierć, usłyszeć, chodź, wejdź do mojego przybytku. Byłeś wiernym w małych rzeczach nad wieloma pustami. I tu nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, ale tu chodzi o to męczeństwo każdego dnia. Oto być misjonarzem każdego dnia, tam gdzie żyjemy, tam gdzie pracujemy, tam gdzie chodzimy. I to misjonarze, to misjonowanie to jest też to nasze przejście pielgrzymkowe. Tutaj, teraz. To jest ten Twój uśmiech, który wysyłasz, posyłasz tym, którzy nas witają. To jest to dobre słowo do tego brata czy siostry, który idzie obok mnie i obok Ciebie. To są te malutkie rzeczy, które może wydają się nieistotne, ale są wielkie w oczach Bożych. My jesteśmy wszyscy posłani, żeby być misjonarzami. Ja Wam powiem, kochani, Wy może i my tutaj w Polsce nie zdajemy sobie sprawy z tego, kim jesteśmy. Ja nie wiem, czy, ja już mówiłem w jednej z grup, czy w mojej Boliwii, w której żyję 15 lat, znalazłbym, tutaj nie kadzę Wam, to nie jest mój styl. Znalazłbym tylu młodych ludzi jak Wy, żeby szli z takim zaparciem, i z taką siłą, żeby głosić Chrystusa. Nie znalazłbym, bo oni nie mają, i tu nie trzeba ich sądzić, nie trzeba nic myśleć o nich źle. Oni nie mają takiej przyszłości jak my. Oni nie mają takich korzeni jak my. Oni nie mają takich przodków jak my. Oni nie mają takiej przeszłości jak my. Oni nie mogą patrzeć do tyłu i mówić, dla Chrystusa umierali nasi ojcowie. Dla Chrystusa umierali nasi siostry i bracia. Może być warto, kiedy jesteśmy na tym drugim etapie, poprosić Pana Boga o siłę
i kiedy wrócimy do naszych domów, może warto pomyśleć o tej ojczyźnie, której, jak powiedział wczoraj, czy przedwczoraj jeden z księży biskupów, jest jak Tytanik, na którym się gra muzykę. Jeżeli wy nie przerwiecie tego tonięcia, tego Tytanika, to może my już nie będziemy żyli na tym świecie. Ale wy będziecie żyli wśród zboczy, wśród idiotów, którzy nazywają białe czarnym, a czarne białe. Wy musicie wziąć tę rzeczywistość wiary i Kościoła w swoje ręce. Tak na serio. Bo ja przepraszam za słowa, może ktoś się obrazi, ale myśmy trochę spieprzyli tą Polskę. Myśmy może nie poszli na całość. Ci ludzie, którzy mamy siwe włosy, może myśmy nie poszli na całość, jak byśmy powinni iść. I może trzeba, abyście się wy dzisiaj obudzili i powiedzieli dosyć. I dali świadectwo. Bo jeżeli nie damy świadectwa, to za 50 lat wejdą nasi bracia muzułmanie. Bo życie moralne nie uznaje pustki. I tam, gdzie nie ma wiary w Boga prawdziwego, tam wejdą ci, którzy też wierzą w Boga, ale może inaczej. Amen.